Bezsenność to stan chorobowy, z którym spotykamy się bardzo często. Czasami jest to problem z zaśnięciem i to cechuje nadmiar emocji w ciągu dnia, lęki, no, picie kawy też utrudnia zaśnięcie. Drugi problem to jest utrzymanie tego snu. I z utrzymaniem snu mają problem osoby starsze, ale też w przypadku depresji mamy problem z utrzymaniem snu. Wtedy w przypadku depresji pacjent się wybudza około pierwszej, drugiej, trzeciej, czasami czwartej i już do samego rana zasnąć nie może. Kiedyś, jakieś 10 lat temu, w czasopiśmie naukowym Psychiatria Polska ukazał się artykuł, gdzie przedstawiono 10 cech idealnego leku nasennego. Moim zdaniem te 10 cech idealnego leku nasennego spełniają leki roślinne, zwłaszcza lek roślinny, który jest pod postacią ekstraktu alkoholowego. Dlaczego leki ziołowe zawierające alkohol spełniają cechy idealnego leku nasennego? Otóż dlatego, że działają szybko. To jest najważniejsza ich cecha. Jeżeli taką nalewkę alkoholową, krople, wlejemy do odrobiny wody i podamy do ustnie, wtedy on się nam wchłonie w jamie ustnej, a więc od razu przedostanie się do krwi. Z moich doświadczeń wynika, że efekt działania takiego preparatu to jest 5 minut. Zatem indukcja snu jest bardzo szybka. Ale też powoduje to, że lek taki działa krótko. On działa około 1,5 godziny, a potem już sen sam sobie przebiega własnym rytmem. A więc nie zaburzamy fizjologicznego snu. Nie ma tak jak w przypadku leków syntetycznych, które działają przez długi okres czasu i to nie tylko okres czasu, w którym my śpimy. One bardzo często działają również rano, a także przez cały dzień, a więc upośledzają naszą sprawność fizyczną. To, że działają one długo, sprawia też, że łatwiej się od nich uzależnić. Od leku roślinnego uzależnić się jest trudno, dlatego że działa bardzo krótko. To, że działa krótko, to jest też sytuacja, gdzie na przykład możemy podać taki lek roślinny pacjentowi, jak się wybudzi. Nawet gdy zażył go, powiedzmy, o godzinie 10 w nocy, wieczorem, to można też podać o godzinie 2 czy 4 nad ranem i znowu uzyskamy bardzo szybki efekt i znowu rano ten pacjent już nie będzie pod jego działaniem. Trudno także organizmowi się zaadaptować do takiego leku roślinnego. Zatem ma on już te cechy, które spełniają idealne leki nasenne. Lek roślinny ma dużo mniej działań ubocznych niż lek syntetyczny. Nie wchodzi też najczęściej w żadne interakcje. Wręcz przeciwnie, może nawet korzystnie zadziałać na inne jednostki chorobowe, na przykład na choroby serca. Taki lek jest szczególnie predysponowany dla osób starszych, bo one są wrażliwe szczególnie na różnego rodzaju interakcje. Osoby starsze powinny stosować wpierw leki naturalne, próbować w ten sposób poprawić jakość swojego snu, a dopiero, jeżeli to nie zadziała, kierować się do leków syntetycznych. Moim zdaniem idealny lek roślinny nasenny powinien być to ekstrakt alkoholowy, ale ważne jest, aby zawierał on w swoim składzie dwa surowce zielarskie. Pierwszy to kozłek lekarski, drugi to szyszki chmielu. To połączenie powoduje, iż działa on 8 razy silniej niż sam kozłek. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w skład takich kropli był na przykład też ekstrakt z ziela serdecznika, rumianku, kwiatostanów głogu. Ja zresztą sam używam takiego produktu swoich pacjentów. Takie połączenie działa bardzo szeroko, wachlarzowo. Pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, że jeżeli ktoś ma bezsenność, która polega na tym, iż wybudza się w nocy i nie może zasnąć, to oprócz tego naturalnego produktu ziołowego usposabiającego do zaśnięcia, warto rozważyć u niego zastosowanie preparatów zawierających ekstrakt z dziurawca, gdyż może to być osoba, która cierpi na depresję, w przebiegu której ma też objawy bezsenności. Jeżeli takie objawy pojawią się na przykład
w okresie jesieni, zimy czy przedwiośnia, no to będzie wskazywało, iż może być to przyczyna depresyjna. Kliknij w poniższy obrazek, aby dowiedzieć się więcej na temat suplementacji diety, jaką zaleca Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza.